Hejka wszystkim, tutaj Arabella Seren, tutaj witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy nowy rok, pierwsza aktualizacja w tym roku i jest 4 styczeń. I kochani, słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Dzisiaj nie ma za bardzo nic do robienia, więc tutaj tylko sobie porozmawiamy sobie o tym, co jest w dzisiejszej aktualizacji. Bo tak naprawdę nie ma dzisiaj nic takiego za bardzo do robienia. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie dziś do oglądania tej chyba najkrótszej w mojej historii nagrywania aktualizacji. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Okej, więc już sobie przechodzimy do tego, co się dzisiaj tutaj nam zadziało w tym ostatnim tygodniu zimy w SSO. Mianowicie jeszcze tutaj macie moich 5 ostatnich subskrybentów, bardzo wszystkim dziękuję. Również zapraszam was na mój serwer na Discordzie Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu i na wszystkie moje media, takie jak Facebook, TikTok czy Instagram. A teraz już sobie przechodzimy do dzisiejszej aktualizacji. Otóż znów powróciły nam śnieżyce i będzie tak jak w pierwszym bądź w pierwszych dwóch tygodniach, ale wydaje mi się, że to było tylko w pierwszym, że mamy 2 śnieżyce. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Od 8 do 10 i od 17 do 19. Niestety jest teraz akurat taka godzina, że nie łapiemy się na żadną śnieżycę. Więc no nie zrobimy tego dzisiaj na odcinku, bo ja też jakby mam swoje rzeczy do zrobienia i no nie dałabym rady po prostu wam tutaj z wami czekać i tak dalej. I jest też zmiana magicznych koni. Na Jorvik powróciło coś wyjątkowego. Winfell i Nixie. Te magiczne konie zostały stworzone przy sporym udziale pandoriańskiej energii. Która pozwala im zmieniać barwy. Winfele kosztują po 599 starcoins, a Nixie po 399. Zwierzęta te opuszczają nas podczas środowej aktualizacji, którą udostępnimy 1 lutego, kiedy to odwiedzą nas inni magiczni przyjaciele. Znajdziesz je u Garego Goldtooth'a w jego standardowym obozie w Moorland. Okej. I kolejny jakby taki akapit, ostatni rozdział. Każda historia ma swój koniec. Ostatni rozdział naszej śnieżnej sagi zostanie zakończony podczas kolejnej środowej aktualizacji. Pamiętaj, by wykorzystywać swoje zimowe symbole i odebrać prezenty spod drzewka Yule. To również twoja ostatnia szansa, by wymienić gorące pozdrowienia w sklepie wymiany w zimowej wiosce. Możesz je wymienić na doświadczenie dla koni, jorwickie szylingi bądź fajerwerki. Gorących pozdrowień nie będzie można wymieniać w przyszłym roku. Coś jest też w sklepie z bonusami i dobra, to by było na tyle w sumie. Także kochani, zróbmy sobie takie mini podsumowanie teraz. No to jest tak naprawdę ten ostatni dzień, kiedy mamy tutaj szansę sobie wszystko nadrobić. Mamy również udostępnione z powrotem te śnieżyce. I kolejna sprawa, dla mnie to jest też ostatni tydzień, żeby nagrać jakieś fajne zimowe filmy. A miałam trochę w planach i tak jakby troszeczkę mi się tutaj posypało, bo tak wiecie co, powiem wam szczerze, że byłam wykończona z energii. Tak ze mnie wyssał energię ten arabelkowy maraton. To były jednak 2 tygodnie takiej intensywnej pracy. I ja po prostu nie miałam siły, nie miałam nawet chęci, żeby w te święta coś nagrywać dla was, czy coś takiego. Bo po prostu, jak wiecie, chciałam sobie zrobić przerwę, chciałam te święta i nowy rok spędzić w spokoju, że tak powiem. Chciałam odpocząć sobie i no. A i tak, wiecie, pojawiły się piosenki, ale akurat piosenki to jest coś, co kocham całym serduszkiem. Więc akurat z tym tutaj nie było żadnego problemu. Ale kochani, no, mam nadzieję, że uda mi się w tym tygodniu jakieś ponagrywać świąteczne filmy, znaczy zimowe filmy. I będzie super. Okej. Generalnie w trakcie zimowego eventu doszły nam nowe konie, bo były te dwa zimowe i jeszcze były te konie Tennessee Walker, więc myślę, że spoko akurat, ale akurat SSO nam nowych koni nie oszczędza. I były też, myślę, fajne zadanka z tym Yetim, które się rozciągnęły na 2 tygodnie. To też bardzo fajne. I co, w sumie tyle, co bym mogła powiedzieć. Prezenty spod drzewka Yul, spoko myślę. Fajne ubranka. Też jeden raz były Star Coinsy, więc też spoko. Cóż ja mogę więcej rzec? Kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten zimowy event i macie jeszcze ostatni tydzień, żeby wszystko nadrobić. Także do usłyszenia. Jeżeli macie coś do nadrobienia, to koniecznie to zróbcie. Bye!